dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz chciałbym wam pokazać, a właściwie również odpowiedzieć na pytanie, które zadało mi kilku widzów. Na pytanie, czym smarujesz grzebień i oko Palomy? Oj, Paloma, Paloma, ale ty jesteś brudna. Nie przygotowałaś się do dzisiejszego odcinka. No pokaż się, Paloma, pokaż się. Pokaż, jak tam twoje oko. No to oko już całkiem dobrze. Grzebyczek też już jest lepiej. Na tym oczku pokaż, jak to wygląda. No to oczko też już się otwiera. Natomiast, tak jak powiedziałem, kilku z was pytało mnie, jakiej też maści używam, aby posmarować Palomie oko. Oko, które zostało dziobnięte i grzebyk, który został dziobnięty. Mam tutaj taką, słuchajcie, maść od weterynarza. Co prawda ta maść została przepisana dla mojego kota, kiedy został pogryziony przez innego kota, ale ogólnie rzecz biorąc ta maść przyspiesza gojenie się. A jeśli przyspiesza gojenie się, zostaw. A jeśli przyspiesza gojenie się, to ja tą maścią właśnie smaruję tutaj grzebień u Palomy. Smaruję jej to. Tutaj są stróbki. Ale mam nadzieję, że już, Paloma, niedługo ci się te stróbki oderwą. Ja jej, słuchajcie, nie chcę odrywać tych stróbów na siłę, bo to wiadomo, wiecie jak to jest. Strób musi odpaść sam, bo jeśli oderwiemy go zbyt szybko, to może powstać kolejny. Będzie leciała krew, to pod strupem wszystko musi się samo ładnie zagoić. Także, Paloma, nie martw się, nie bój się, bo ja sam w strachu. Już niedługo wyzdrowiejesz, a póki co biegnij, posil się jeszcze. Wodę tutaj macie, na pewno macie, bo dopiero wam nalewałem. Jedzenie widzę, że ładnie zniknęło, więc muszę wam nałożyć jakąś kolacyjkę. Mam tutaj, zobaczcie, ugotowane ziemniaki. Są tutaj również liście jarmużu. Są obierki od ziemniaków i od marchewki. I teraz, słuchajcie, ugniotę te ziemniaczki. Ugniotę je. I dodam paszy, ale zanim to zrobię, to podzielę to na pół, bo połowa będzie dla niosek, a połowa będzie dla kochinów. Jak mówiłem w poprzednim odcinku, moje nioski dostają w tej chwili eksperymentalną paszę, bardzo dobrą paszę. Słuchajcie, to nie jest pasza produkowana gdzieś tam na skalę przemysłową. Dodatkowo pasza ta została, jej skład został specjalnie opracowany z udziałem profesorów z Uniwersytetu Przyrodniczego. I ja tą paszę teraz testuję na moich kurkach. Więc proszę, nie martwcie się o to, że są w niej jakieś złe składniki. Bo tak jak mówię, nie jest to pierwsza lepsza pasza kupiona gdzieś tam z fabryki produkującej paszę. Jest to pasza stworzona specjalnie dla kurek, tak aby im smakowała, aby jajka były zdrowe i smaczne. O, i zobaczcie, tak to wygląda. To jest pasza, która pójdzie dla niosek. Ona ma więcej składników. A to jest pasza zrobiona przeze mnie w moim śrutowniku. Jest trochę uboższa, jeśli chodzi o liczbę składników. Dlatego dostaną ją kochinki. Kochinki, a nioski dostaną super paszę, aby wyciągnęły wnioski i w końcu
i w końcu może zaczną się porządnie nieść i zarabiać na swoje drogie utrzymanie. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. W każdym razie jeszcze tutaj, słuchajcie, mam świeżą kukurydzę. A zobaczmy, co się stanie, jak kukurydza trafi na wybieg. Będziecie dziobać? Moje dzieci? Proszę bardzo, wy też macie kukurydza. Róbcie popcorn. No i tak, dokończę tutaj jeszcze mieszanie. I już idę nakarmić. Najpierw dostaną nioski. Choć prawdę mówiąc, oba stada są w tej chwili razem. I ja muszę to jakoś tak zrobić, aby już wszystkie pomału trafiły do siebie. Więc myślę, że jak pójdę tutaj do kochinów, to stado kochinków przybiegnie. Pewnie za chwilę przybiegną również nioski, bo one tam mają pusto. Ale później popukam w wiaderko i wrócą do siebie. I wrócą do siebie. Ja im zresztą nałożę tutaj już tego tyle, że wystarczy im na jutro, na śniadanie. Chodźcie, chodźcie moje nioski. Bo czeka tutaj na was pasza na wypasie. Chodźcie, chodźcie. A wy kochiny idźcie stąd. Zaraz będę musiał, coś czuję, że będę musiał ręcznie tutaj ustalać kto i gdzie. Bo wy nie jesteście z tego wybiegu, więc uciekać do siebie, nie wyjadać. Co to za wyjadanie, co to ma znaczyć? Simonka, ty też idź tam już stąd. Już nakładam. I robimy rząd. Uciekać mi w tej chwili stąd. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Tak jest. Dobrze, Hans. Goń to towarzystwo. O, gdzie tam, gdzie? Już tutaj. A nioski do siebie. Już do siebie. No i słuchajcie, zobaczcie. Problem teraz się mały zrobił. Stada się wymieszały. Ale ja sobie tutaj stanę. Wy nie wyjdziecie. Kto tutaj jeszcze nie jest u siebie? Jeszcze dwie nioski. Uciekać. Uciekać. Uciekać do siebie. W tamtą stronę. Tak jest. Tak jest. I już widzę, że stado niosek jest na swoim miejscu u kochinów. Też już wszyscy wracają i za jedzenie się zabierają. O, Paloma zrobiła porządek z młodym kogucikiem, widzieliście? No i zobaczcie, jak ładnie sobie jedzą. Smacznego. W tym króciutkim odcineczku to już, słuchajcie, wszystko. Ja dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów. Dziękuję również sponsorowi dzisiejszego odcinka, który przysłał mi paszę do przetestowania. O tej paszy na pewno jeszcze powiem nie raz, bo tak jak mówiłem, robię taki eksperyment, więc będę obserwował, będę sprawdzał, jak to będzie, jaki wpływ na nieśność będzie miało karmienie moich kurek tą paszą. No ale widzę, że smakuje im, smakuje. Okej, moi drodzy, w tym krótkim odcinku to już wszystko. Mówił do was Kazik. Teraz idę dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.